Siema, drodziumeczki, jestem Olmitrox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam was, że nie było ostatnio odcinków na moim kanale, ale nie miałem za dużo czasu, bo też mam naukę i niestety byłem na konkursie, który dobrze mi nawet poszedł, więc możecie mi pogratulować, ale tak na serio to ogólnie w dzisiejszym odcinku powiem wam o kilku zmianach w Fortnite, bo doszła teraz większa aktualizacja, która jest ostatnią aktualizacją w tym sezonie. Dlatego okazuje się, że rozdział czwarty z sezonu drugiego jest już naprawdę blisko. Zostało nam już przeszliśmy 93% tego obecnego sezonu. Dlatego jeżeli podoba ci się taki content, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcja, to naprawdę mi pomoże w rozwijaniu się w kanale. Pierwszą nowością, która została dodana w nowej aktualizacji, to jak wejdziemy na karnet bojowy i wejdziemy na Gernalda, to możemy zobaczyć kolejną stronę. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszą stronę, która była zawsze dostępna, tak jakby, no była dostępna w sumie. Ale tutaj mieliśmy cały czas nieodkrytą drugą stronę. Jak widzicie, pierwszą rzeczą jest taka emotka, którą moim zdaniem jest oceniana na 7 na 10. Później możemy dostać malowanie. Oczywiście to wszystko są różne misje, możecie sobie przeczytać, a ja wam tutaj wszystko pokażę ładnie. Później mamy jeszcze taką, jakby to powiedzieć, ikonę sztandaru. Paralotnię, taką możemy zdobyć, która jest trochę ciężko do zdobycia, ale powodzenia wszystkim. Każdy myślę, że ją zdobędzie. To jest taki konik balonowy Gernalda. No i skin do Gernalda. Pewnie spytacie się, czym się różni Gernald. Jeżeli patrzcie na moją myszkę od scrollu, mamy tutaj, jak widzicie, takie wiecie, no normalne tutaj ten i klatę mamy taką, no a jak wejdziemy na tego skina, no to klata jest inna, no i tutaj ma takie bardziej takie steropianowe ręce, a tutaj ma już takie bardziej zezłacane itp. Dlatego moim zdaniem na minus ta zmiana, bo myślałem, że skin będzie się bardziej wyróżniał niż ten, który tutaj jest. Twórcy się za bardzo nie postarali tym razem, ale jeżeli chodzi o kolejne zmiany, to jeżeli wejdziemy w zadania, możemy zobaczyć kolejną ikonę zaprzysiężeni. No i do 8 marca 2023 roku będzie właśnie można robić przez ten tydzień i dwa dni misję właśnie zaprzysiężeni, część czwartą. Jak widzicie, już prawie zrobiłem też tutaj, to jest naprawdę, nie jest aż takie trudne, zaraz się wszystkiego dowiemy. Jak to tam zrobić? No jak widzicie, kończy się to za 6 dni, 17 godzin i 23 minuty. Jeżeli wejdziemy trochę niżej, to mamy takie zadanie jak szyfr. No i dla osób, które lubią po prostu bawić się w takie darmówki, no to jest taka mała nagroda i tutaj możemy dostać nawet spoko rzeczy, bo mamy tutaj ekran wczytywania hamburgerka, mamy malowanie, które na broni wygląda o tak, mamy dwa takie jakby spraye, no i emotkę z literką, znaczy z cyferką 3. Możecie sobie teraz przeczytać wszystkie misje, ale to nie wszystko, bo kiedy zejdziemy jeszcze niżej, to mamy znajdź to w Fortnite. Oczywiście pisze, że nie jest dostępny w tym meczu i spokojnie widzowie, bo to wygląda w ten sposób, że niedługo twórcy nam to odblokują i będziemy mogli robili te zadania normalnie na Battle Royale'u. Skąd to wiem? No to wiem, no. Raczej nikt was to nie obchodzi, skąd to wiem, ale no. Na pewno to niedługo będzie można robić na Battle Royale, więc jak ktoś nie wie, jak robić te misje i na jakim trybie, no to za niedługo będziecie mogli je robić. A jeżeli co do nowości, to usunęli wszystkie te takie specjalne z sejfów bronie, chyba z tego co wiem. No i dodali nowe bronie, które możecie zobaczyć na innych youtuberach, bo u mnie tak średnio teraz może, bo ja ten odcinek od razu stawiam. Nowa ekipaka jest za 3 godziny, więc jak ktoś chce ekipakę nową zobaczyć, to tak ona wyprezentuje się. Kiedy wejdziemy, to ja jeszcze nie dostałem. Ja tego skina jeszcze nie mam, ale ja go dostanę. Może ci, co z lutego kupili ekipakę, też dostaną tego skinka. Tak się on prezentuje. Ja go dostanę, bo kupiłem tą ekipakę i dostanę V-dolce, dostanę skina, dostanę wszystko do tego skina. Dostanę, jak widzicie, taki plecak, taki kill-off, takie malowanie, jak widzicie. No i oczywiście taka muzyczka. Jeszcze tego nie dostałem, bo twórcy wszystko tam przerabiają i dopiero dostaniemy to za 3 godziny. Więc wszyscy, którzy kupili w luty ekipakę, no to dostaną ją za darmo, oczywiście. Ale ci, co kupili później ekipakę, no to niestety już nie będą mieli szansy jej dostać.
Dlatego, a jeszcze są Efensjensy, więc jeżeli ktoś chciałby zagrać, no to macie jeszcze czas, macie jeszcze... No macie jeszcze trochę czasu, chyba do 22 dzisiaj. Nie. A nie, przepraszam, one się już skończyły, dobra, nieważne, myślałem, że one jeszcze trwają. Ale już się skończyły, z tego co wiem. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał z takiego omówienia całego update'u, który doszedł. Jakiś odcinek z Fortnite'a na pewno nagramy jutro, ale to dzisiaj już niezbyt. Więc zostawcie tą łapkę w górę i suba. Ja byłem Unlimitrox, teraz się wam pokazuję na ekranie dwa odcinki, które możecie obejrzeć. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych odcinkach. No i co? Cześć!